mobbing normalnie. Mobbing. Nie wiem, co to jest mobbing. Chciałabyś wiedzieć, co to jest mobbing. Nie wiesz? Ja wiem, co to jest mobbing. Stopy ładne mam? No. Jaki numer? 37. O Jezu, to idealna żona, nie? 42? Poczekaj, Alan, ty to już spaliłeś? Nie jeszcze. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jest ze mną. Najładniejsza jak dla mnie teraz, nie wygrała od razu. Nawet nie będzie. Dobra, nic, już nie gadam. Jest ze mną Alan Kwiecicki i Sekwento. De la noche. De la noche. I tutaj jest cigaretą. To jest kanał Cannabis Market. Jak palisz, tak się no fajnie, market. Po nich się tak zajebiście tanczy, jak palisz, naprawdę, nie? A zatańczycie coś? Jak dasz mi muzykę? Z tobą mogę zatańczyć. proszę was, powiedzcie, skąd taka... Kociek. Taka popłata jest taka muzyka. Chodź na kocie, zrobimy sobie focie. Czyli ja tutaj utemperuję tych dwóch dżentelmenów. Nie da rady. Nie, jest tyle energii w nas, że nie da rady, naprawdę. Czy ta energia jutro będzie... Jutro przyniesiemy, ja ją przyniosę do Oktagonu, a on przyniesie jutro ją w Galaktyce Wysokiej w klubie. Bo od razu jutro po walce ciśniemy, rozkręcamy pierwszy nasz koncert, naszą trasę taneczno-dance'ową, muzyczną, taneczną. Tak więc jutro pierwsza. Także zapraszam, pijemy, bawimy się dobrze, wiesz, co chodzi. Od jakiego miasta zaczynacie? Koło Elbląga Wysoka, Galaktyka. Za tydzień Białystok mamy, potem mamy Dąbrowa Górnicza. I potem mamy co tam? Zagłębie, więc tak, więc Las Palmas mamy. Las Palmas Sekwento będzie leciał na grubo, nie? Jesteśmy w Suwałkach. O, to czyli cała Polska w Kuzi? Kuzi, no. Taka śliczna pani jest? Pochodzę z Mazur, o, ale... O Jezu, to na Mazury się przeprowadzam, nie? Ale nie, mieszkam w Warszawie bardzo długo już. A, no to nie widziałem. Trochę mieszkałam tu, trochę tam, po świecie jeździłam, ale teraz jestem tutaj z wami. Proszę, Alan, powiedz mi, jak samopoczucie tuż przed walką? Tak, zajebiste. Nie widać, jakie samopoczucie? Nie, na pewno zajebiste, bo widzę, że tutaj kurczaczy... Jesteś strasznie wesoły, rozgadany, a bardzo często to się zdarza tak, że... Bardzo fajna, że właśnie stres powoduje to, że człowiek się... Nie, dobrze się czuję. Jutro to po prostu chcę... Oby to jutro przeniósł, mam nadzieję, że przeniosę, więc bo nie jestem faworytem, jestem underdogiem, a ta rola mi najbardziej odpowiada. Monika Dorota Laskowska. To znaczy? To się nie śmiej. Patrz jaki zazdrosny, zobacz, nie? Nie, zazdrosny jest, kurczę tutaj. Ale zobacz, zazdrosny, a zaczepia kamiszę. Nie, zazdrosny. Co? Zaczepia, zaczepia. Nie zaczepia wszystkich. Artur Szpilka. Alan zaczepia Kamiszkę. Nieprawda. Nie, zaczepia, bo nie. Jest nagrane na kamerze Real News. Nie się z sali, więc tak wiem, co. Tylko tak po kumpelsku. Po kumpelsku. Proszę mi powiedz, stajesz jutro w narożniku Alana? Nie staję. Ja będę stał. Nie, jak dopiero stanę, jak wygra i zatańczymy razem tam na scenie. No. Dobra. No to ja trzymam was za słowo. Jaki tyle, Alan, twój przeciwnik... Numer podać telefonu mam czy co? Ale później, dobra. Przegadamy, że będą widzieć w telewizji. No nie podawaj przed kamerami. No, nie podam. Twój przeciwnik starczy pierwszy raz walkę w Federacji Freak Fightowej, ale jest mistrzem K1. Powiedz mi, co sądzisz o tym, że zdobył naprawdę bardzo dużo, ale ty również zdobyłeś dużo. Czy masz jakieś wątpliwości, targają ci jakieś emocje, które może trochę niepewność? Nie, dlatego będzie fajnie się sprawdzić. Myślisz, że jest kocurem? To na pewno. Kocury, to jest fajne kocury, to się sprawdzą jutro. Kocury, bambury. Kocury, bambury, szosnący, kabanosy. Oglądałeś walki twojego przeciwnika? Nie ma nigdzie. Nie ma nigdzie, nie można znaleźć. Jak ty nie zrobiłaś lekcji, ja nie mogłem ty robić lekcji. No ja też szukałam, ale miałam nadzieję, że może ty znalazłeś. Nie? McGregor wchodzi. Bo czasami te walki można zobaczyć, niektórzy nagrywają telefonami i gdzieś może coś wpadnie. Nie można nigdzie zobaczyć. Powiedz mi, w jaki sposób w takim razie się przygotowałeś? Po prostu treningi robiłeś? Nie pod przeciwnika na pewno. No nie, zrobiłem normalnie, tak jak pod zawody po prostu. Kondycja ma zrobioną na 100%, nie? No. Z kim sparowałeś? Co? Z chłopakami, z różnymi chłopakami od siebie. A trenujesz teraz gdzie? Wróciłem do Warszawy, już na stałe, tak więc w Warszawie trenuję. WCA? Tak. Widujesz mnie. Widuję cię czasami. No. Ty też zacząłeś trening, chyba coś się szykuje, co? Bo nie widziałem ciebie. No, byłem na krupówce. Ja jestem co drugi dzień. Tak?
No to za tydzień będę to wpadł. Ale w przyszłym tygodniu mam wolne, bo mój trener będzie miał zawod, będzie walczył. Ja ci mogę. Tak? Tak, ja też. Dobra. On cię nauczy. Nie, ja ci nauczymy się dobrze tańczyć, naprawdę. Przyjdź do nas. Nie, tańczyć ja was nauczę, tak? A wy mnie nauczycie. No to dobra, to zobaczymy, kto lepiej zatańczy. A wy mnie nauczycie bić. Dobra, ja ci zrobię trening. W następstwie, wyjątkowo. Dobra, to kiedy? Umawiamy się na. Wtorek, Wtorek. To popiszemy sobie, później to dogadamy się, nie? Alan, proszę mi powiedz jeszcze, co dzisiejszego wieczoru robisz? Czy ty już jest relaks, czy jeszcze trening? Idę zjeść do mojej koleżanki do restauracji, bo otworzyła restaurację niedawno, tak więc idę zjeść. Jaka restauracja? Nie, jakaś w Gdańsku. Ksokso chyba? Tak, Ksokso, no. Ksokso. Jeżeli dobre jedzonko, to ja oczywiście też tam będę. Nie będzie dobre, to już więcej nie pójdę. Ja zapraszam na kolację dobrą. Naprawdę, no. Alan, powiedz mi, jeżeli chodzi o wagę, duża jest różnica między wami? Przyzwyczaiłem się do tego. Załęcki ma ponad 20 kg, tutaj ma jest prawie dycha. Dycha to nie jest tak dużo. Przyzwyczaiłem się do tego, co się bije, to nie jest tak dużo. Do wcześniej było 20 kilo, teraz 10, ale zasięg rąk też jest na pewno dużo większy. Powiedz mi, jak myślisz, dlaczego wychodzisz z pozycji underdoga? Nie wiem. Ja mi to odpowiada. Dobrze, bo to się zmieniło tam w jakimś momencie, to się zmieniło, nie? Bateria światło. Światła, kamera, padło. Akcja, koniec. Zasło, dobra, koniec. Koniec. Dlaczego wychodzisz z pozycji underdoga? Nie. Czy dlatego, że może dwie ostatnie walki nie poszły ci te... Nie, przed ostatnia poszła, teraz nie poszła i teraz jest przechownica, teraz musi pójść. Tak, rzeczywiście, no bo na ostatnim mnie nie było. Ja nie widziałam. Alan, życzę ci w takim razie jutro wygranej walki. Trzymam mocno kciuki i może jeszcze dziś zobaczymy się na jedzonku. A jeszcze chciałam zamienić słowa swoim kolegą. No, to zamienię pani. No. Słucham bardzo. Powiedz pani. Mi o Alanie, chciałam się trochę dowiedzieć. Fajny chłopak. Tak, ale szczerze, no. Prawdziwie, już on sobie no poszedł, tak. Nie usłyszy tego na pewno. No to co mam powiedzieć? No to, dobry kumpel? To bardzo dobry, naprawdę, ma dobre serce chłopak, naprawdę. Znamy się krótko, ale ci powiem, jakby miał, to za niego bym stanął w ogień, naprawdę, nie? Dobry. Co Denis Załęcki chciał od niego w takim razie? No tam były wulgaryzmy, ciały ostre. Ja ogólnie w takie, znaczy w ich konflikty nie wchodzę, nie? Wiadomo, że za Alanem jestem, ale nie, tam ani na tego nie gadam, nie? Wiesz o co chodzi? No, tam się nie wmieszam w ich sprawy, to są ich sprawy, oni walczyli. No i co? No taki sport jest, to jest taki marketing, nie? Wszystkich, nie? A w walce Denis Załęcki kontra Dondiego Kubiszyn, komu kibicujesz? No wygra lepszy, nie? Nie znam ani tego, wygra lepszy, nie? Dobra, no jeżeli tak, to już widzę, że chcesz sobie iść pewnie. Nie, nie chcę, może porozmawiać sobie, no pewnie, że tak. Dobra, no to chciałam jeszcze zapytać, która walka cię najbardziej, oprócz Alana oczywiście, interesuje jutro podczas jutrzejszej gali High League? Zeus jest z Ligi Master, nie? Dlaczego? No ciekawe, nie? Lil Masti. Tak, no bardzo ciekawa walka, nie? Zobaczymy, no. Jak to Lil Masti ostatnio wygrała z mistrzynią świata w boksie, a Zeus jest taką bardzo osobą kontrowersyjną. No, jest dobrze, ja też jestem wariatem, właśnie fajnie, nie? Lubię takich ludzi. Jak myślisz, która wygra? No ja na ZUS stawiam, nie? No. Jest wariatką i wariaci muszą wygrywać. No. A która jeszcze walka? Jeszcze fajna będzie Alberto Dubiel, nie? No, też będzie walka dobra. Walka wieczoru? Tak, no, też będzie bardzo... No, zobaczymy, kto to wygra. To jest ciekawe, bo widziałem na tych treningach, na media treningach, że no, Dubiel też dobrze sobie tam zawalczył, są dobrze. No i Alberto też tak, nie? Ale Dubiel wychodzi z pozycji underdoga. Jak myślisz, dlaczego? Ma doświadczenie. No, ale też niezbyt udane. Alberto jest większy, ma trochę więcej waży. No, no jest, no jest. Ogólnie tak, no to każdy na niego stawia, nie? Że jest lepszy przeciwnik. Ale to jest sport, wiadomo, nie? Zobaczymy jutro, jak to będzie. Ja jestem bardzo ciekawa jutrzejszej gali. Wszystkich walk tak naprawdę, bo każda niesie ze sobą tak, bardzo dużo emocji, duże kontrowersje, tak. Dużo się dzieje wokół wszystkich walk. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Widzimy się jutro w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Telefonu ci nie dam. Nie, chcę ten. Na Instagrama? Monika Dorota Laskowska. Dorota Laskowska. Żadnej randki nie będzie, nie oczywiście. Będzie, nie. Tak. Dobra. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję ślicznie.